Mówią o swoich dzieciach, o tych pieniądzach.
obecnej za modlitwę i tak jak tutaj zostało przed chwilą powiedziane, niech Pan Jezus będzie naprawdę obecny w naszych domach, w naszych wspólnotach, nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Żebyśmy praktycznie byli zawsze ubogaceni tą obecnością, pokarmu na życie wieczne iść przez nasze życie. Za chwileczkę przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Potem dzieci podejdą i każdy otrzyma taką symboliczną bułeczkę, chlebek. Po to, abyśmy tym, aby te dzieciaczki w domu mogły się z najbliższymi podzielić, z rodzicami, z dziadkami, z chrzestnymi, z gośćmi. Aby faktycznie ten czas po prostu przypominał nam o tym, że Chrystus i my mamy być dobrzy jak chleb. Jak chleb, który się łamie i dzieli pomiędzy nas. Niezależnie od tego, ile nam lat, co myślimy. Chrystus jest jednością nas wszystkich. I tego Wam serdecznie życzę. Dzieci oczywiście zapraszam dzisiaj jeszcze na godzinę 16. Tak? Przyjdziecie na godzinę 16. Przynieście ze sobą także i Wasze książeczki i gromnice, bo po nabożeństwie do Matki Bożej Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie rozdanie także pamiątek pierwszokomunijnych, a potem sobie zrobimy wspólne zdjęcie. Bo teraz to pójdziecie do domu, sobie zjeść troszkę odpocząć po tej naszej uroczystości, a po południu spokojnie się spotkamy, żeby tutaj także to nasze wspólne zdjęcie zrobić. Pamiętajcie także, dzieci drogie, że przez cały tydzień mamy tak zwany biały tydzień, tak? Także przychodzimy na godzinę 17 codziennie na mszę świętą i na nabożeństwo majowe, oprócz środy. Bo w środę, jak pamiętacie, jedziecie na pielgrzymkę, prawda? Czyli 7:30 jest wyjazd, 7:15 spotykamy się tu przy kościele. Tak samo bierzecie ze sobą swoje stroje komunijne, żebyście tam w Smażewie u Matki Bożej także elegancko się zaprezentowały. Jeżeli z jakichś powodów taka moja prośba, której dzieci by nie jechało, to proszę również, żeby środę też zgłosić, bo jest trochę ludzi chętnych, którzy no, mogliby pojechać, ale pierwszeństwo oczywiście mają nasze kochane żydące. Także o tym pamiętam. Cały piąty tydzień przychodzicie na to nabożeństwo, oprócz środy, a w przyszłą niedzielę o godzinie 11:30 zapraszam dzieci, które w poprzednim roku miały Komunię Świętą.